Straszne historie Maszy. Zaczynamy. Wejdźcie do łóżeczka, nakryjcie się kocem i możecie zacząć się bać. Dzisiaj opowiem wam o takiej straszności, o jakiej w życiu nie słyszeliście. O tym, jak jeden chłopiec został zmuszony do zmiany szkoły. Stara szkoła była dobra, ale zamknięta z powodu remontu. A Sergiusz musiał chodzić do innej szkoły. Sergiusz poszedł tam po raz pierwszy. Szedł i myślał sobie, jaka może być ta inna szkoła. Pewnie wszystko tam jest inne i straszne. Wyobraził sobie sufit cały gnijący, skrzypiące drzwi, za szorstką ścianą niepotrzebną trumnę, walające się wszędzie kości i szkielet włażący przez okno w gości. I nic nie mógł zrobić. To straszne, ale brak wykształcenia jest straszniejszy. A skoro ta szkoła jest inna, to nauczyciele są też tam inni i na pewno nie są ludźmi. W jednej ręce mają podręcznik, a w drugiej długi pas krokodylej skóry. I tak już sam widok tego pasa sprawiał, że w oczach kręciły się wielkie krokodyle łzy. A na lekcjach te inne dzieci uczą się czegoś zupełnie innego. Wcale nie historii czy polskiego, ale innych trudnych, trudnych rzeczy albo czegoś niewiarygodnie obrzydliwego. Na przykład tego, co jedzą na obiad w stołówce. A jeśli nie potrafisz policzyć, ile nóg ma okropna włochata gąsienica, od razu dostajesz dwa. Nie, dwa z minusem. Nie, pałę z minusem. Minusa z minusem nawet mogą ci postawić. A WF w tej innej szkole nie ma nic wspólnego z ćwiczeniami. To są straszne walki na ringu. Boks bez reguł. I boksujesz się z licealistami. A jeśli przegrasz walkę, ale jakimś cudem wciąż będziesz chodził, zostaniesz mianowany głównym dyżurnym. I to nie tylko w dzień, także w nocy. Będziesz musiał całą noc chodzić po pustej szkole i przeganiać szczury, aby nie zbliżały się do sali od biologii i nie podgryzały szkieletu. A jeśli przetrwasz do rana i przyjdzie po ciebie mama, to będzie zupełnie inna mama, nieznajoma. Mama zaprowadzi cię do domu, ale to będzie zupełnie inny dom. Wtedy Sergiusz aż krzyknął z przerażenia. Spojrzał w koło, a tam wszystkie dzieci stały i ktoś powiedział: witajcie, dzieci! To Sergiusz, nasz nowy uczeń. Został tu przeniesiony z innej szkoły. Wszyscy zaczęli krzyczeć i pochowali się pod ławkami. Sergiusz był bardzo zaskoczony. Dzieci, co z wami? Wtedy jedna z dziewczyn wychyliła się zza ławki i spytała: czy twoje ugryzienia bolą? Nie, odpowiedział jej Sergiusz. W ogóle nie gryzę, nie mam wścieklizny. A jaki potwór siedzi w twoim plecaku? Mam w plecaku podręczniki, a nie jakiegoś tam potwora. Chwilka, a może jesteś chory na jakąś chorobę, którą... zarazisz całą naszą klasę. Dlaczego niby mam być na coś chory, gryźć i mieć potwory w plecaku? A dlatego, powiedziały dzieci, że jesteś z innej szkoły. Sergiusz roześmiał się i wreszcie zrozumiał, że nie ma innej szkoły. Wszystkie szkoły są takie same. I w innych szkołach normalni nauczyciele uczą całkiem normalne dzieci. Nie powinieneś się niczego bać, a szkielety w szafie są przecież w każdej szkole. W sali od biologii.
Ale to jest już zupełnie inna historia. A kto z was mi powie, czego boją się dzieci w szkole? A skąd? Zebrania z rodzicami najbardziej boją się rodzice, a dla dzieci w wieku szkolnym najstraszniejszą rzeczą jest test sprawdzający, ile wiedzą. Taki Adaś, gdy dowiedział się o teście, zaraz zaczął trząść się jak osika. A gdy dowiedział się, że test będzie z historii, wtedy się przeraził. Nie lubił uczyć się historii. Nie umiał zapamiętywać miejsc, różnych nazwisk i dat. Głowa mu od nich puchła. No i właśnie dlatego to jemu zdarzyła się ta naprawdę straszna historia. Wydarzyło się to w ciemny jesienny wieczór. Adaś próbował uczyć się historii, ale ciągle zasypiał nad książką. Wiedział, że test z historii odbędzie się jutro. Ależ to nudne! Co mogę zrobić? Porozmyślał trochę chłopiec. Och, uda, że jest chory! Wskoczył szybko do łóżeczka i szczelnie przykrył się kocykiem. Poleżał tak kilka minut, aż nagle usłyszał, jak ktoś idzie do jego pokoju. Adaś wychylił się spod koca, a przed nim stoi lekarz i tak groźnie orzeka: jeśli prawdą jest, żeś chory, do leczenia będziesz skory. Jeśli nic to nie pomoże, operacja będzie może. Grzmoty huczą, walą błyskawice. Adaś się przestraszył i się znalazł tam, gdzie nie wiedział sam. Jakoś dziwnie to wyglądało, szpitala nie przypominało. Adaś głupi nie był wcale, wiedział, że to szkolne sale. Nauczycieli było troje, wszyscy ubrani w dziwne stroje, ze srogimi minami, jakby na niego czekali. Dziwnie trochę to wyglądało. Pani w suknię była ubrana. Jakby grała, jak się patrzy, rolę pięknej Kleopatry. Obok niej potężny pan, jak dyrektor taki sam. Na głowie ma wieniec laurowy, to Cezar, cesarz wyborowy. Potem na swym koźle wpadł Adasia od WF-u pan. Czarny dwuruch miał na głowie, Napoleon jak się zowie. Nauczyciele się uśmiechnęli i spokojnie po sobie spojrzeli. Podeszli bliżej, by zniszczyć kłamstwa chłopca do zgliszczy. Jesteś zdrowy, coś tu knujesz. Kłamiesz, po prostu nas oszukujesz. Przystąpisz do zadania i odpowiesz na pytania. A poprawne odpowiedzi udowodnią nam twą wiedzę. Spójrz tematów tych bez liku. Było w twoim podręczniku. Adaś tak był przerażony, że błędów narobił miliony. Adaś już na nic nie czeka. Kleopatra to taka rzeka. Dalej nie lepiej mu szło. Napoleon to, mój koleżko, taki jeden rodzaj tortu. Mama piecze go dla sportu. A to odpowiedź gagatka. Cezar to taka sałatka. Ser, sałata oraz grzanki, najzdrowsza dla koleżanki. Kleopatra tak się wkurzyła, że się wodą zadławiła. Cezar krzyknął z niepokojem: wyrzucamy go ze szkoły! Napoleon, człek porywczy, miecz w kąt odrzuciwszy, z ławki ciężki globus chwycił, siłą wielką się on szczycił i podniósł nad głowę wysoko. Wtedy Adaś otworzył oko. Co za koszmar!
Zaraz przeszedłbym do historii, pomyślał sobie Adaś. By uniknąć historycznych koszmarów w przyszłości, Adaś postanowił uczyć się do testu. W jaki sposób można pokonać królowe i cesarzy, których zna się z książek? Tylko i wyłącznie wiedzą. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź. Och, jakie to proste!